W jaki sposób wykorzystać potencjał gospodarczy i intelektualny Polonii, by przełożyło się to na kontakty gospodarcze w Polsce? Uważam, przede wszystkim powinny zbudować struktury, które by połączyły gospodarkę międzynarodową, Polonię, która jest, prawda, która się rozwija, która stworzy cokolwiek z tamtej strony, z naszymi tutaj przedsiębiorcami. Jest to prosty sposób, no chociażby stworzyć w placówkach dyplomatycznych jakieś miejsca, które pozwoliłyby przedstawicielom z tamtej strony, naszym Polonusom, prawda, być w tych biurach i mieć bezpośredni kontakt tutaj z naszą gospodarką, z naszymi przedsiębiorcami, jak najbardziej, żeby można było do tego doprowadzić. Bardzo w rozwój gospodarczy między państwami, gdzie nasi Polonusy przebywają, tworzą jakąkolwiek strukturę gospodarczą, powinien być połączony z samorządami. Ponieważ samorządy mają na dzień dzisiejszy wszelkiego rodzaju plany inwestycyjne, prawda, plany zagospodarowania przestrzennego, na których można by było wiele rzeczy zbudować, zrobić, zrealizować. Nie mamy takiego kapitału, ale strona polska, która zbudowała kapitał na zachodzie, może ten kapitał sprowadzić do nas i bardzo dużo zrealizować. W ten sposób pozbędziemy się problemów z jakąkolwiek sprawą związaną z brakiem miejsc pracy. Nie będą musieli nasi Polacy uciekać gdziekolwiek indziej. Sponsorem audycji jest Gomar Pińczów, producent naturalnych dżemów i syropów owocowych. Sponsorem audycji jest Invex Remedis, suplement diety, krzem z borem. Sponsorem audycji jest Gold Drop, producent środków czyszczących. Sponsorem audycji jest grupa Efremtit NO, gwarantująca rozliczania podatkowe na najwyższym poziomie, działająca w oparciu o innowacyjny i komfortowy w obsłudze program do księgowości internetowej w Norwegii. Sponsorem audycji są firmy budowlane Bolc, Murpol AS oraz Robboch AS. Sponsorem audycji są Wuśliwiński, usługi jubilerskie oraz Żynes, oddział w Norwegii, producent kosmetyków odmładzających. Sponsorem audycji jest Kapela Wójtowicz, zespół muzyczny promujący polską sztukę ludową na emigracji. Partnerem audycji jest spółdzielnia Świetlik Reaktywacja. Partnerem audycji jest Norkurs, profesjonalne kursy języka norweskiego w Oslo. Sponsorem audycji jest grupa Efremtit NO, gwarantująca rozliczania podatkowe na najwyższym poziomie, działająca w oparciu o innowacyjny i komfortowy w obsłudze program do księgowości internetowej w Norwegii.